Panie prezesie, Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna ma za sobą rok 2019 i nie powiem, żeby to był rok niepozbawiony sukcesów, ale przed panem rok 2000, przed zarządem 20, też pełen wyzwań. Rok 2019 był niezwykle intensywny. Wydaliśmy 19 decyzji o wsparciu, które obejmują także i bardzo duże przedsięwzięcia gospodarcze. Cieszymy się, że dużo tych przedsięwzięć zlokalizowanych jest na Dolnym Śląsku, a bardzo dużo w Wałbrzychu czy Dzierżoniowie. W związku z tym możemy powiedzieć, że ziemia wałbrzyska wychodzi trochę z takiego statusu peryferyjności i stajemy się także miejscem bardzo poważnej, wyspecjalizowanej w aktywności gospodarczej. W ciągu najbliższych lat Toyota zainwestuje prawie 500 mln zł. Pojawią się dwie nowe linie produkcyjne. Te linie produkcyjne będą obejmowały produkcję silnika spalinowego 1.5, ale także elektrycznej w hybrydy, w przykładni hybrydowej. To będzie związane z tym, że pojawią się nowe miejsca pracy, ale także i Polska stanie się jednym z ważniejszych producentów komponentów do bardzo nowoczesnych, niskoemisyjnych samochodów osobowych. No a przyszłość gospodarki motoryzacyjnej to oczywiście auta hybrydowe i auta napędzane prądem. Ale oczywiście przed nami rok 2020 i tutaj możemy mówić o tym, że chcemy wydać jeszcze więcej decyzji. Pojawiają się inwestorzy, którzy chcą ponosić nakłady finansowe, ale pewną przeszkodą zaczyna być brak rąk do pracy. I mamy nadzieję, że uda się także poprzez wsparcie szkolnictwa zawodowego w Wałbrzychu i w innych miejscach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej kształcić kadry, które będą za niezłym wynagrodzeniem mogły znajdować pracę w tych nowych fabrykach. Ale też rok 2020 to przygotowanie miejsca dla biznesu, dla małego i średniego biznesu i chcemy rozpocząć budowę hal produkcyjnych. Jeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę takiej hali przy ulicy Wilarczyków w Wałbrzychu. To będzie hala, która będzie miała powierzchnię 5000 m2. Będzie to hala modułowa, czyli kilku przedsiębiorców będzie mogło tam prowadzić działalność produkcyjną. Hala z zapleczem biurowym, socjalnym. No, mamy nadzieję, że nowi przedsiębiorcy, nowe miejsca pracy i nowa jakość życia. No, takie mamy plany na przyszły rok. Kojarzymy te elementy układu, które powodują to, co pan prezes pokazał na slajdach, czyli nowe inwestycje, ale do tego jest potrzebny jeszcze jeden element, potrzebny jest pieniądz. Pieniądz w układzie przygotowania gruntu inwestycyjnego i tak jak końcówką roku ogłaszaliśmy ten fundusz pożyczkowy na ten rok 20 mln zł dla jednostek samorządu terytorialnego na szeroko rozumiane wsparcie terenów, miejsc pod inwestycje. Ten fundusz działa, 3,5 miliony złotych trafiło już do gminy Jaworzyna Śląska w zeszłym roku, więc możemy śmiało powiedzieć, że ten fundusz siłą rzeczy nam wzrósł do poziomu 23 miliony złotych. Już mamy kolejne wnioski i zapytania z gmin z obszaru naszego działania, które chcą pożyczyć od Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy na bardzo preferencyjnych warunkach pieniądze, aby przygotować tereny inwestycyjne pod przyszłe inwestycje. Kolejnym bardzo odważnym naszym zamierzeniem, które w tym roku zostanie ogłoszone, uruchomione, a działania nasze na szczeblu formalnym zapięły się w roku poprzednim, to fundusz pożyczkowy dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szanowni Państwo, mikroprzedsiębiorstwa, które spełniają kryteria pomocy de minimis, mogą od nas otrzymać pożyczkę rozwojową na oprocentowaniu od 1,84%, co jest tak naprawdę w ujęciu 84 miesięcy, czyli tym okresie 7-letnim z możliwością karencji w spłacie, praktycznie rzecz biorąc, urealniając pieniądzem, no, może nie za darmo, bo ten procent jednak jest, natomiast na poziomie inflacji. Ta pożyczka na przedsięwzięcia o większym charakterze może wynosić nawet 1 000 000 zł. Czyli podsumowując, Szanowni Państwo, w
tym miejscu, w tym budynku, w tym gronie szanownych dżentelmenów, członków zarządu możemy od miejsca poprzez finansowanie inwestycji, poprzez gotowe tereny i za chwilę jeszcze hale produkcyjne skupić biznes, przygotować samorząd i zapraszać inwestorów. Jesteśmy na to przygotowani. Ta oferta pozwala nam kompleksowo, właściwie dopina naszą ofertę jako podmiotu, instytucji otoczenia biznesu i właśnie tej instytucji, o której pan prezes powiedział, tego jakby głównej ręki animacji gospodarczej na tym obszarze naszego działania. I to są dla nas tematy z jednej strony obarczone ryzykiem inwestycyjnym, no bo zdecydować o wydatkowaniu własnych środków w formule 120 milionów to jest ryzyko zarządu. Uruchomić fundusz pożyczkowy to jest nasze ryzyko. Aplikować wspólnie, bo to są też część środków Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach tej pożyczki rozwojowej, to też jest nasze ryzyko. Ale kolejną rzeczą też związaną z finansami, o której chciałem powiedzieć, to jest nasza wielka przyjemność i duma. Jesteśmy obecni w społeczeństwie. Dzielimy się także tym, co wypracowujemy. Dzielimy się z pożytecznymi organizacjami, z gminami, z instytucjami kultury. Współorganizujemy i organizujemy wydarzenia sportowe, kulturalne, tak jak tutaj Invest Park Up w Świebodzicach. Na naszym parkingu odbył się w tym roku Invest Park Streetball. Byli koszykarze na wózkach, wspierani mocno przez Toyotę. Mieliśmy pokaz wsadów, również elementy patriotyczne. Pierwszy raz w tym roku od początku powstania strefy budynek zaświecił na biało-czerwono. Zorganizowaliśmy biało-niebieskie mikołajki przy udziale grupy biegowej Predators i chcemy uruchamiać młodzież od najmłodszych lat. Chcemy ich odrywać od komputerów, od laptopów, od tabletów. Skończyło się to na ponad 100 inicjatywach, łącznej puli ponad 260 tysięcy złotych. W ramach konkursu dla szkół WSSE TechLab 10 szkół, każda z tych szkół otrzymała bon na 17 tysięcy złotych na wyposażenie jednej z wybranych pracowni technicznych, tak aby uczniowie, którzy kształcą się w tych szkołach, mogli bardziej w praktyce na nowoczesnym sprzęcie również zdobywać nowe kompetencje i ta pula nagród tylko w tym konkursie wyniosła 170 tysięcy złotych i to jesteśmy bardzo aktywni i to wiąże się również z różnego rodzaju wyjazdami i udziale w różnego rodzaju przedsięwzięciach. No tutaj akurat na slajdzie macie Państwo naszą udokumentowaną fotograficznie, naszą obecność na jednych z najważniejszych, jednych z największych w tej części świata targów terenów inwestycyjnych w Monachium. Ale to nie jedyne targi, w których bierzemy udział, bo byliśmy również i na Hanover Messe, i w Cannes, ale także i nasi pracownicy razem z nami podróżujemy również po świecie, rozmawiamy z podobnymi organizacjami, podobnymi podmiotami jak nasze. Odwiedzamy też centrale takie światowe naszych globalnych inwestorów, którzy u nas są.